Tak więc pełna wersja Amanda The Adventurer jest już wreszcie z nami, a jednocześnie skrywa naprawdę masę sekretów, które musimy wyjaśnić tuż przed wyjaśnieniem fabuły. No i w dzisiejszym materiale zajmiemy się właśnie tymi ukrytymi rzeczami, czy też ukrytymi taśmami VHS z gry. Trochę tego jest, a ich zawartość może was szokować, tak więc jeszcze zanim wyjaśnimy całą fabułę tej gry ostatecznie, w ramach swoistego wstępu chciałem pokazać wam kilka sekretnych rzeczy i tajemnic, które pełna wersja Amanda The Adventure skrywa. Także cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, ale najpierw jedna rzecz. Tutaj. Tutaj macie szefa totalnego. No i tutaj macie szefa i on tutaj raczej będzie siedział teraz przez najbliższy czas. W każdym razie witam bądź witamy was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze kciuka w górę pod tym filmem, także suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, bo inaczej on wstanie stąd o 3 w nocy i będziecie mieć pograne później. Wpadnijcie także na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. No i ta sama zasada, co nie? Ten... żeby on nie spadł tylko. Dobra, a tymczasem zaczynajmy. Tak więc dokładnie tydzień temu premierę miała pełna wersja Amanda The Adventurer. W każdym razie film z wyjaśnieniem fabuły tej gry na kanale pojawi się już na dniach, aczkolwiek dzisiaj jeszcze zanim to zrobimy, zajmiemy się pewnymi sekretami, a mianowicie sekretnymi taśmami w grze, tak więc może zacznijmy od tej pierwszej. Tak więc zaczynamy od pierwszej ukrytej taśmy w grze, którą zdobyć możemy już na samym początku gry, tuż po obejrzeniu pierwszej możliwej taśmy, czyli tej związanej z gotowaniem ciasta. Wówczas na tym całkiem jak stół talerzu, czy cokolwiek to jest, musimy zrobić ciasto. I do dyspozycji mamy kilka owoców, takie jak jabłko, truskawka, pomarańcza i tak dalej. I tak, po prostu z tego mamy zrobić ciasto. Ale to zbyt wiele nam nie da, poza po prostu następną taśmą, taką już nieukrytą. Natomiast, żeby zdobyć tą ważniejszą taśmę, najpierw musimy odnaleźć brzoskwinię, która będzie znajdować się nieopodal za pudłami. A następnie po prostu nastawić piekarnik na 125 stopni na 45 minut i wówczas otrzymamy pomarańczową taśmę zamiast zwykłej kolejnej taśmy. I ta taśma będzie naprawdę bardzo ważna, ponieważ pokaże nam losy pewnej dziewczynki, która oglądała Amanda The Adventurer. No i jak pewnie się domyślacie, jej historia nie potoczyła się w najlepszym kierunku. Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend. Is that show on 24/7? It's like she didn't even hear me. Then we need to talk about some new TV rules. You know what, hold on. Let me try. I wanna capture the big surprise on video. Lauren, honey, we got cake and ice cream, we got your favorite, mint chocolate chip. Come on, baby, we can watch Amanda another time. It's so much fun, Lauren? To buy your own. Everything okay? Lauren? Lauren? I love mint chocolate chip. Tak jest, Lauren była wręcz zahipnotyzowana bajką, którą właśnie ogląda, a kiedy rodzice na moment spuścili ją z oczu, ta tajemniczo zniknęła. Coś ją porwało. Czy była to Amanda? Albo Wooly? Nie. Owcia raczej to nie była. No raczej wszyscy domyślamy się, kto lub co może być za to odpowiedzialne. Dobra, tak więc teraz zajmiemy się drugą sekretną taśmą w grze. I aby wejść w jej posiadanie, najpierw musimy odnaleźć przycisk pauzy, który znajdować się będzie dokładnie w sejfie. A następnie musicie odpalić tą taśmę, gdzie Amanda wraz z Woolym wybierają się do każdego sklepu po kolei, aby następnie wysłać paczkę dla jej przyjaciółki Kate. I imię Kate jest tutaj bardzo ważne. I tak, w filmie jest wyjaśnienie fabuły, o tym opowiem. Możecie wyczekiwać, ponieważ na kanale pojawi się on już na dniach. Tak więc w pewnym momencie w trakcie tej taśmy musimy się zatrzymać, a dokładniej tutaj, kiedy widzimy nuty. A następnie dokładnie tą samą melodię musimy zagrać na tym mini pianinku, które jest nieopodal. Dokładnie, jeżeli sami będziecie chcieli tego użyć w tym miejscu, a nie do końca znacie nuty, no to musicie wciskać klawisze oznaczone następującymi literkami. Wówczas wejdziecie w posiadanie bardzo ważnej taśmy. Jest to nagranie z monitoringu, przesłuchania bądź wywiadu z dziewczynką, która okazało się być później inspiracją dla postaci Amandy z kreskówki. A wydarzenie to miało miejsce o godzinie 14:47 dnia 8 marca 2002 roku. Następnie Amanda zostaje przetransportowana do jeszcze innego pomieszczenia, a wówczas nagranie dobiega końca. Odnalezienie trzeciej ukrytej taśmy jest dość dziwne, ale powiem wam, jak to zrobić. Otóż w pewnym miejscu na strychu znajduje się kałuża, bowiem dach przecieka. W to miejsce możecie wstawić kubeł, żeby nabrać do niego wody, ale to nie teraz. Dokładnie musicie rozejrzeć się po strychu i odnaleźć doniczkę. Następnie musicie podejść tam, w miejsce kałuży wstawić doniczkę, aby wyrosły z niej kwiatki, a następnie kwiatki wpleść we włosy lalki. Lalka ci podziękuje, każe ci się odwrócić, a potem kiedy odwrócisz się znowu, okaże się, że trzyma w rękach kasetę. Uwierzcie mi, ta lalka to jest główny zły Amanda The Adventurer i to ona za tym wszystkim stoi. No ale fajnie z jej strony, że dała nam kasetę, nie? I przy okazji tej taśmy zaczyna robić się już naprawdę grubo. I myślę, że powoli możecie już łączyć kropki do tego, co wydarzyło się w poprzednich, jak i w tej taśmie. Ta taśma w rzeczywistości przedstawia urywek lokalnych wiadomości, gdzie prezenterka informuje o tym, że mijają już 3 tygodnie od kiedy lokalny producent telewizyjny Sam Colton zaginął. A wiecie, nad czym Sam Colton mógł pracować albo czego jest twórcą? Ano Amanda The Adventurer. A dziecko, dziewczynka, którą widzieliśmy w poprzedniej taśmie, jest w rzeczywistości jego adoptowaną córką i to właśnie, w cudzysłowie, na jej podstawie powstała Amanda The Adventurer. Tak, wiem, moja wymowa tego słowa jest terrible, ale no cóż, tak to bywa, przez rok się nie nauczyłem. It's been 3 weeks since local television producer Sam Colton was reported missing. And authorities still have no leads. Colton is the creator of Amanda the Adventurer, the public access children's educational program that became a huge hit among area children. But with Colton's disappearance, the future of the show remains unclear. Last year, Hamlin Entertainment purchased rights to the live-action program starring Colton's daughter Rebecca. As budget and production value increased, Hamlin reimagined the show as an animated series, planning to syndicate the program nationally. Hamlin's acquisition of the program and Colton's recent disappearance have raised some eyebrows. And to further fuel these concerns, new episodes of Amanda the Adventurer have had subject matter that has left local parents uncomfortable about the program. My kids are still really into that show, but it has changed. I mean, I walked in the other day and Amanda was talking about how mommies and daddies aren't always right. I mean, what is that? That's not something you tell impressionable kids. I had to change the channel. I just told the kids that the TV was acting up. It's not yet clear how Colton's disappearance will affect the involvement of his daughter Rebecca, the show's young star. We reached out to Hamlin Entertainment for an interview. While representatives declined to comment, they did release a written statement. We at Hamlin have concerns surrounding the nature of Sam Colton's abandonment of both our program and his daughter. We cannot speculate on his reasons for leaving. We do ask that the community respect the privacy of Rebecca Colton as she needs time out of the spotlight to process these disturbing events. For the time being, Rebecca's local appearances have been canceled, including the Kensdale Public Library fundraiser, Wooly's Readathon, this Saturday evening. Rest assured that Amanda is not going anywhere. Hamlin Entertainment remains committed to our vision for this cherished program. Despite this statement, authorities have not drawn any conclusions about the nature of Sam Colton's disappearance. We will share any future updates as the story develops. When we return, we'll check in with Zappo, the talking gerbil. It's me, your friend, Skip, and with me as always is my trusty dog, Chip. Tak, końcówka taśmy zdecydowanie najlepsza. Tak więc Sam Colton zaginął i nie ma go już 3 tygodnie. Tyle mi od jego zaginięcia. Od tamtego czasu sam program Amanda The Adventurer wydaje się być jakiś inny. Dziwny. I zdecydowanie ma to ze sobą wielki związek. Tak więc teraz zajmiemy się taśmą numer 4 i tutaj cały plan działania jest trochę bardziej złożony. Otóż odpalić musimy kolejną taśmę, która tak jakby jest sekretna, ale no nie zalicza się do tych najważniejszych, więc pominimy ją w ogólnym rozrachunku. Ponieważ jest to po prostu kolejny odcinek Amandy, gdzie ta wraz z Woolym wybierają się na farmę i wówczas w trakcie streama non-stop mi o tym spamowaliście. Tak swoją drogą zapraszam na streamki, jeszcze nie wiem kiedy będzie następne, ale czytajcie kartę społeczności, bo tam będę was na bieżąco informował. W każdym razie w chwili, kiedy podchodzimy do kurek, a Amanda każe nam nazwać koguta, zamiast kogut musimy wpisać Sam, a Sam to dość ważne imię co do całości. I wy już chyba dobrze wiecie, kim jest Sam. Tak jest, to Sam Colton, czyli zaginiony twórca Amanda The Adventurer, a jednocześnie przebrany ojciec Rebeki, czyli Amandy. A jak Amanda reaguje na imię Sam? Jest dość mocno, niezamierzona gra słów, podkurzona, że tak powiem. Wówczas, jeżeli się odwrócimy, otrzymamy dostęp do kolejnej zielonej, sekretnej taśmy, związanej właśnie z Samem. Rebecca, that was great. Let's move on to the next one. Bio. 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 Pie man. Pie man. Pie man. Balam. Balam. Pie. What is this? What is she reading? Just a few simple words. This script is specifically tuned to train the technology's dynamic voice reaction. The what? I want this to stop. Sam, why don't you take a walk for a few minutes? We've only got a few more of these. No, I don't want to do that. Rebecca, what's wrong? Who are you talking to? The man in the headphones. There's no man. She's upset. This is going too far. Let's just take five. Rebecca, come on out and we'll... No niestety do końca nie wiadomo, o co tak naprawdę tutaj chodzi, kto nagrywa Rebekę, Sama i reżysera, czemu ich podsłuchuje, w jakim celu to robi. W każdym razie Sam chyba nie jest zadowolony z tego, w jakim kierunku poszła produkcja tego serialu. A Amanda mówi do pana w słuchawkach. Kim jest pan w słuchawkach? Czy być może jest to tajemnicza osoba, która nagrywała całe to zajście? Niestety póki co się tego nie dowiemy, ale poczekajcie na wyjaśnienie fabuły, bo tam trochę ten temat rozwinę. Teraz zajmiemy się już przedostatnią ukrytą taśmą w grze, do której dostęp otrzymujemy w sumie w dość podobny sposób jak do poprzedniej. Mianowicie teraz w trakcie oglądania taśmy, gdzie Wooly zrobił sobie w coś kolano, na pytanie Amandy, kto pomoże w takiej sytuacji, nie możemy odpowiedzieć lekarz, a nikt. To brzmi brutalnie. A następnie w momencie, kiedy Amanda z Woolym stoją na korytarzu i myślą, w które drzwi mają zapukać, wówczas musimy się odwrócić i otrzymujemy następną taśmę. Tym razem fioletową, Purple Guy, czyżby William Afton tutaj także miał się pojawić? Tak, to on porwał Sama i wsadził go w kostium sprężynowy czy gdzieś, nie wiem. No akurat nie do końca, ponieważ wszystko rozpoczyna się przerwą na kawkę, na kawusie Sadie Keper, albo N. Sadie przeprowadza wywiad z nikim innym jak z Samem Coltonem i zobaczmy, co ciekawego będzie miał nam do powiedzenia. Of the hit kid show. Amanda The Adventurer, and I have to say, a fantastic studio neighbor. Thanks for having me on the show, Sadie. You're a pretty good studio neighbor yourself. Though, I'm going to gain 50 pounds if you keep stocking the kitchen with those delicious homemade cookies. You can't have a coffee break without cookies. Sam, last year you started producing Amanda The Adventurer right here in the studio. The whole town loves it. Did you even imagine that would be such a big sensation? Honestly, Sadie, no. It was a total surprise. I mean, it's scrappy at best. You know how it is when you have a big idea and a little budget. I don't know if I know what you're talking about. Kids don't really care about that, though. They see the heart. And boy, does your show have a big heart. You know, I really have to thank our local librarian, Miss Kate, for being such a champion of the project. I think she's talked about it at every single story time. I think it's just so rare nowadays for kids shows to be so much fun, but also really teach kids something, isn't it? What inspired you to create Amanda? I wanted to create a show that teaches children that our world is a magical place, that there are little adventures waiting around every corner in their very own neighborhood. The show is a celebration of kids' imaginations. But really, it's all Rebecca. As soon as I met my beautiful daughter, the inspiration was there. You know, she was so young when I adopted her. And despite what she's gone through, she's always seen the world with such kindness and joy. She's the light of my life, and it makes me so happy to share that light with our community. She really is something special. Watching her perform is simply delightful. I mean, the whole show is just so cute. Thank you, Sadie. Do you see big things happening with Amanda the Adventurer? I've actually had some people approach me about it. They want to turn Amanda into a cartoon. I can't really talk about it yet, but it's exciting. It feels like a dream, the idea of welcoming even more kids into this wild, creative world. It feels like my little show could really have a big impact. That's incredible. Sam, thanks so much for having a coffee break with me today. I w tym miejscu na moment ją zatrzymajmy, bowiem sam wspomina o niejakiej Kate. A kim jest Kate? Bibliotekarką, a jednocześnie ciotką protagonisty bądź protagonistki gry. Wobec tego na pewno Kate, jak i protagonista / protagonistka mieszkają w dokładnie tym samym mieście, gdzie mieszkał chociażby Sam Colton, w mieście, z którego tak naprawdę cała kreskówka pochodzi. I jak widać, związek pomiędzy tymi podmiotami jest jeszcze większy, niż mogłoby nam się na początku wydawać. W tym miejscu dowiadujemy się również, iż na tamten moment Amanda The Adventurer to był po prostu program z córką Sama, z Rebeką. To ona tutaj występowała. I była to swoista wersja live action, a sama kreskówka, którą obserwujemy grając w grę, pojawiła się dopiero później. I to znając życie wraz z pojawieniem się kreskówki, nastały pewne komplikacje. Tak jest, to był bardzo szczery, w ogóle nieustawiony, jakże szczęśliwy wywiad, prawda? Dobra, tak więc taśma szóstanie. Do niej dostęp otrzymamy dopiero wtedy, kiedy zbierzemy wszystkie poprzednie taśmy. I mean ukryte taśmy. I tym razem mamy do czynienia z solowym serialem dla Wooly'ego, czytaj Owci, ale Wooly brzmi lepiej, nie oszukujmy się. Gdybym jeszcze mógł się doczytać, to jest chyba Hate and Mouth? I tak jest, to było dziwne, po prostu bardzo dziwne, prawda? Tak samo dziwne jak postać, którą gramy. Spójrzcie, jak to wygląda. Co się stało? No dobra, w grze może jest jeszcze jedna dodatkowa taśma, gdzie Amanda dosłownie zabija Wooly'ego, przynajmniej chce to zrobić, ale kontekst tej taśmy i całą resztę zostawimy sobie już na odcinek z wierzchnie fabuły, który chcę już wstawić jak najszybciej, no bo całkiem podjarany jestem, tak szczerze. Póki co to były wszystkie sekretne taśmy w grze, aczkolwiek wieś nie wszystkiego, całej reszty i ogólnie całej fabuły na kanale pojawi się. Chciałem wstawić jutro, nie wiem czy to się uda, ale na dniach myślę, że będzie. No i nie da się ukryć, te taśmy były naprawdę git, po prostu sponio as fuck. A sama gra posiada ich znacznie więcej, ale im czas poświęcimy już w filmie z wyjaśnienia fabuły, które pojawi się już jutro, bardzo bym tego chciał, albo już na dniach, jeżeli coś mi się wysypie po drodze. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, stawcie suba, także kciukower pod tym filmem, jeżeli materiał wam się spodobał. Wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem trzymajcie się już do kolejnych odcinków, mówi do was Mondar, trzymajcie się, siemano, Newry, cześć.